Liebe Geschwister, drodzy braterstwo, ich soll euch herzlich grüßen von den Brüdern aus Tschechien. Chciałbym was serdecznie pozdrowić od braci z Czech, chociaż mówi po niemiecku. Auch von meinem Vater und noch einem Bruder, die jetzt in Ostrava sind. Jeszcze od mojego ojca i od brata, który jest w tej chwili w Ostrawie. Wir verteilen dort Traktate und noch einige Kalender. Myśmy tam rozdawali traktaty i też jeszcze kalendarze. Und da habe ich wieder Möglichkeit in eurer Mitte zu sein. I w związku z tym mam znowu możliwość, aby być z wami. Ich soll euch aber auch grüßen von den Geschwistern aus Russland. Chciałbym też was pozdrowić od wierzących z Rosji. Zweimal war ich in diesem Jahr dort. I w tym roku byłem już tam dwukrotnie. In Moskau. W Moskwie. Aber auch in Czeboksary und Kazań. Ale również w Czeboksary miejscowości. Kazań auch. W Kazaniu. Da sind kleine Versammlungen. Tam są małe zgromadzenia. Aber die Geschwister haben sich sehr gefreut. Ale wierzący bardzo się cieszyli. Das Wort Gottes zu hören. Słuchać Słowa Bożego. Und wir sollen auch an diese kleine Versammlungen in unseren Gebeten denken. I kładę wam na serce, abyśmy myśleli o tych małych zgromadzeniach również w czasie modlitw naszych wspólnych. Aber jetzt wollen wir etwas hören aus Gottes Wort. A teraz w tej godzinie chcielibyśmy znowu coś posłuchać ze Słowa Bożego. Und zwar über den Dienst für den Herrn. A tematem będzie służba dla Pana. Zuerst lesen wir drei Stellen aus Evangelien. Najpierw przeczytajmy trzy miejsca z Ewangelii. Johannes 6. Z Ewangelii Jana z 6 rozdziału. Einen Vers nur. 6:37. 6 rozdział, 37 wiersz. Wszystko, co daje mi Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Dann aus Markus, Evangelium. Następne miejsce z Ewangelii Marka, Kapitel 3, z 3 rozdziału, 13-15. Od 13 do 15 wiersza. 3 rozdział Ewangelii Marka, od wiersza 13 do 15. I wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzać demony. Und Mateus 9. I z Ewangelii Mateusza z rozdziału 9. Vers 35 bis zum Schluss. Od 35 do końca. 9 rozdział Ewangelii Mateusza, od 35 wiersza do końca. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc, lud użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ich hoffe, wir alle haben ein Verlangen, dem Herrn zu dienen. Myślę, że wszyscy mamy to pragnienie, aby służyć Panu. Aber wir müssen zuerst ihm gehören. Ale aby mu służyć, musimy najpierw do niego należeć, być jego własnością. Czytaliśmy w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Tego, który przyjdzie, tego nie wyrzucę precz.
Każdy jest zapraszany. Keiner kann einmal sagen, der Herr wollte mich nicht. Nikt nie będzie mógł kiedyś powiedzieć, Pan mnie nie chciał. Er sagt das hier ganz klar. To jest tutaj całkiem jasno pokazane. Wer zu mir kommt, dann werde ich nicht hinausstoßen. Jeśli ktoś do mnie przychodzi, nie wyrzucę go precz. Bist du schon zu dem Herrn Jesus gekommen? Czy przyszedłeś już do Pana Jezusa? Wirklich? Rzeczywiście tak się stało? Viele sagen, Herr, Herr. Wielu mówi przecież Panie, Panie. Wir haben das gerade in diesen Tagen wieder erfahren. Myśmy akurat w tych dniach mogli to znowu przeżywać. Auf dem Buchmesse. Na targach książki, w których braliśmy udział. Da kamen viele Leute von den großen Kirchen. Przychodziło wielu ludzi z tych dużych kościołów. Haben gerne etwas mitgenommen. I oni chętnie brali literaturę. Und sie sagten, ja, wir sind auch Christen. I oni mówili, my też jesteśmy chrześcijanami. Aber wenn wir dann konnten mit ihnen sprechen, ale kiedy rozpoczęliśmy z nimi rozmawiać, da haben wir erfahren, dass sie noch nicht zu dem Herrn Jesus gekommen sind. To żeśmy mogliśmy zauważyć, że niestety ci ludzie jeszcze nie przyszli do Pana Jezusa. Aber der Herr Jesus sagt, ale Pan Jezus czeka. Komm zu mir. I mówi, chodź do mnie. Bist du schon zu ihm gekommen? Czy przyszedłeś już do niego? Das gilt auch für die Kinder aus den gläubigen Familien. To zaproszenie dotyczy również dzieci rodziców wierzących. Die Eltern können sich nicht für ihre Kinder bekehren. Bo przecież rodzice nie mogą, nie potrafią się nawrócić za swoje dzieci. Jeder muss das persönlich tun. Każdy człowiek musi to uczynić osobiście. Gerade vor zwei Wochen, wenn ich in Moskau war, kiedy przed dwoma tygodniami byłem w Moskwie, da kam zu dem Versammlung zum Brotbrechen eine fremde Frau. Przyszła do zgromadzenia w godzinę łamania chleba pewna obca kobieta. Keiner kannte diese Frau. Nigdy jej nie znał. Aber eine Schwester hat sie mitgebracht, hat sie auf der Straße getroffen. Ale jedna siostra ją zaprosiła, bo znalazła ją spotkała ją gdzieś na drodze, w mieście. Und dann ist sie mit uns geblieben bis zum Abend. I ona z nami później została aż do wieczora. Und am Abend hat sich bekehrt. I wieczorem się nawróciła. Wirklich bekehrt. Rzeczywiście się nawróciła. Ich bin überzeugt, dass sie in diesem Moment Kinder Gottes. Ja jestem przekonany, że ona właśnie w pewnym momencie razem z nami tam stała się dzieckiem Bożym. Das war eine große Ermunterung. To było wielkie pokrzepienie. Eine Frau, die große Not hatte in ihrem Leben. Kobieta, która w życiu przeżyła ciężkie chwile. Eine, kann man sagen, eine reiche Frau war das. Była to, możemy powiedzieć, nawet zamożna kobieta. Eine Frau, Ehefrau von einem Polizist. Była to kobieta, żona pewnego policjanta. Aber das, was sie schon erlebt hatte, ale to, co ona przeżyła, das war nicht schön. To w swoim życiu to nie było wcale nic dobrego. Aber der Herr Jesus, ale Pan Jezus vielleicht gerade dieses benutzt, może akurat to wykorzystał, dass sie sich da bekehrte. Żeby ona doszła właśnie do nawrócenia. Und sie war dann so freudig. I ona była bardzo radosna w tym momencie. Wenn sie nach Hause kam. Kiedy przyszła do domu. Vorher hat sie immer geweint, wenn sie uns vieles erzählte. Kiedy ona nam opowiadała, to cały czas płakała. Aber nachher, a potem, wenn sie in ein Zimmer ging und da betete alleine. Kiedy przyszła do swojego domu i modliła się sama. Kiedy była razem z nami i modliła się. Dann kam sie heraus aus diesem Zimmer. To wyszła potem z tego pokoju. Und sagte, ja, jetzt bin ich eine andere Frau. Mówiła, teraz to ja jestem inną już kobietą. Und dann war sie so freudig. I była ona bardzo szczęśliwa. Und das wünschen wir allen. I tego życzymy wszystkim, die den Herrn Jesus noch nicht als ihren persönlichen Heiland kennen. Którzy jeszcze nie znają Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela.
Aber wenn wir ihn schon angenommen haben, ale jeżeli żeśmy go już przyjęli, da ist ein unser große Verlangen, ihm zu dienen. To naszym wielkim pragnieniem jest jemu służyć. Wenn ich jung war, kiedy byłem młodym, da hatte ich solche Augenblicke, to miałem takie momenty, einmal war das etwas stärker, dann wieder etwas schwacher, że akurat pragnąłem tego raz mocniej, raz słabiej. Ja, wir sind noch in unserem Körper. My jesteśmy, zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego jeszcze w ciałach naszych. Und es ist so, dass wir einmal sehr eifrig sind für unseren Herrn. Są takie momenty, kiedy jesteśmy bardzo gorliwymi dla Pana. Aber dann finden wir wieder etwas in dieser Welt. Ale potem znowu coś spotyka nas w tym świecie, albo znajdujemy coś. Und meinen, ich bin noch jung. I myślimy, ach, ja jestem jeszcze młody. Jetzt muss ich doch etwas tun in dieser Welt. Jeszcze przecież muszę na tym świecie coś zdziałać. Aber der Herr will, dass wir in seiner Nähe bleiben. Ale Pan chce, żebyśmy pozostali blisko Niego. Um ihn zu dienen. I jemu aby mu służyć. Und jetzt denke ich nicht auf einige große Dienste. I nie myślę o jakiejś wielkiej służbie. Nur für spezielle Brüder. Tylko nur für spezielle Brüder, speziell begabte Brüder. Nie myślę o jakichś specjalnie udarowanych braciach, przepraszam, w tej chwili. Aber das gilt für junge Gläubige. Ta myśl dotyczy wszystkich młodych wierzących. Schwester und Brüder. Siostry i braci ona dotyczy, ta sprawa. Der Herr will uns benutzen. Pan chce nas użyć. Vielleicht als junge Leute können wir den älteren Geschwistern helfen. Może jako młodzi wierzący możemy pomóc starszym wierzącym. Die Mütter erziehen die Kinder für den Herrn. Rodzice wychowują swoje dzieci dla Pana. Die Mütter besonders. Mutter mamy szczególny sposób, oczywiście. Und das ist ein großes Dienst von den Müttern. I to jest wielka służba, którą mają mamy. Die Kinder zu dem Herrn zu bringen. Aby przyprowadzać dzieci do Pana. Aber das gilt auch für uns Väter natürlich. Oczywiście to dotyczy też nas, którzy jesteśmy ojcami. Aber wir alle sind berufen. Ale my wszyscy jesteśmy powołani. Ihm zu dienen. Aby mu służyć. Aber zuerst müssen wir den Fundament legen. Ale na samym początku musimy mieć mocny fundament do tego. Wir müssen einfach bekehrt sein. Musimy być nawróceni po prostu. Es sind so viele Diener in der Christenheit. W chrześcijaństwie jest wielu sług. Und sie sagen, wir dienen auch dem Herrn. I oni mówią, my też służymy Panu. Aber eigentlich haben sie einen anderen Herrn. Ale tak w zasadzie to oni mają innego Pana. Weil sie sich noch nie bekehrt haben. Ponieważ oni się nigdy nie nawrócili. Also, wir müssen die Beziehung mit Gott, mit unserem Herrn in Ordnung bringen. A więc pierwszą rzeczą jest to, że musimy mieć, czy do porządku doprowadzić nasz związek z Bogiem i z Panem. Und ich denke jetzt an die Jünger des Johannes des Täufers. I myślę też o słudze Janu Chrzcicielu. Wenn er sagte, siehe das Lamm Gottes. Kiedy powiedział, oto Baranek Boży. Wenn er sah den Herrn Jesus. Kiedy on widział Pana Jezusa. Was haben seine Jünger gemacht? Co uczniowie jego uczynili? Sie folgten dem Herrn nach. Oni poszli za Panem. Und fragten, wo hältst du dich, Meister? Pytali się go, mistrzu, gdzie mieszkasz, gdzie ty przebywasz? Und er sagt, komm und sieh. Er sagt zu ihnen, komm und sieh. I on powiedział im, chodźcie, a ujrzycie. Und das ist sehr notwendig auch für uns. I to jest bardzo ważna rzecz również dla nas. Wir haben sich bekehrt. Myśmy się nawrócili. Aber dann sollen auch wir ihn nachfolgen. Ale również i my potem powinniśmy iść za nim.
zu ihm zu kommen, do niego przyjść und auch fragen, wo hältst du dich auf? I również zapytać się go, gdzie ty przebywasz. Das bedeutet, mit ihm sich zu beschäftigen. To znaczy, żeby zajmować się nim. Wo finden wir den Herrn? Gdzie my znajdujemy Pana? In seinem Wort. W jego słowie. Und wenn wir diese Verlangen haben, ihn zu sehen, jeśli mamy takie pragnienie, aby go oglądać, dann zeigt er sich uns, to on się wtedy nam pokazuje. Er füllt unser Herz. On wypełnia nasze serca. Ja, und wenn das Herz voll ist, nasze serce jest pełne, dann sprechen auch die Lippen oder das Mund das aus. I wtedy to, co jest w sercu, wychodzi na usta i mówimy o nim. Dann dienen wir ihn schon. I wtedy już mu w tym momencie służymy. Und er kennt uns gut. A on zna nas dobrze. Und wir haben eine Stelle aus Markus gelesen. Myśmy czytali to miejsce z Ewangelii Marka. Aus Kapitel 3. Z trzeciego rozdziału. Und hier geht es um die Berufung. I tutaj chodzi właśnie o powołanie. Zum Dienst. Do służby. Und diese Berufung kommt immer von oben. I to powołanie do służby zawsze pochodzi z góry. Er steigt auf den Berg. On wstąpił na górę. Zum Dienst berufen nicht die Leute. Do służby nie powołują nas ludzie. Eine Gemeinde, albo jakiś zbór, oder theologische Schule, albo szkoła teologiczna, oder Versammlung, albo zgromadzenie, aber der Herr selbst, ale sam Pan, also von oben, a więc z góry to powołanie przychodzi, nicht von Menschen, von unten, nie od dołu, od ludzi. Ja, wir wissen, dass das so ist in Christenheit. My wiemy, że niestety tak w chrześcijaństwie często bywa. Und wir sind auch zu diesem Gefahr geneigt. A my również jesteśmy narażeni na to niebezpieczeństwo. Dass auch wir wollen bestimmen, wer soll was zu tun. Żebyśmy chcieli postanawiać, kto by co miał czynić, jak służyć. Jetzt rede ich nicht über eine Bruderstunde. Nie mówię teraz o jakiejś o godzinie braterskiej, którą bracia mają w miejscowych zborach. Bo natürlich sind Aufgaben, die praktische Aufgaben, die muss jemand erfüllen. Gdzie omawia się różne praktyczne sprawy, które trzeba podjąć. Und da besprechen das die Brüder. To wtedy bracia na ten temat rozmawiają. Aber dem Herrn zu dienen. Ale jeśli chodzi o służbę Panu, in eine so kleine Dienst vielleicht, nawet w tej najmniejszej służbie, oder vielleicht auch das Evangelium zu predigen, a może też i jeśli chodzi o służbę głoszenia Ewangelii, oder ähnliches, albo coś podobnego, der Herr beruft seine Diener. To Pan powołuje swoich sług. Von oben, z góry. Und ruf herzu, welche er selbst wollte. I on wołał, zawołał, czy wezwał tych, których sam chciał. Er ist erhaben und souverän. On jest wzniosły i suwerenny. Und wie ich schon gesagt habe, er kennt uns. I tak jak żeśmy już powiedzieli, on nas zna. Er kennt unsere Fähigkeiten. On zna nasze zdolności. Und in seiner Weisheit beruft zu seinem Dienst. I właśnie w swojej mądrości on nas powołuje do służby. Und sie kamen zu ihm. I oni przyszli do niego. Das waren diese 12 damals. To wtedy było, te słowa dotyczą tych 12. Aber sie kamen zu ihm. I oni przyszli do niego. Damit sie bei ihm sein. Aby byli z nimi. Und das z nim, przepraszam. Das ist so wichtig. To jest bardzo ważne.
Er beruft uns. On nas powołuje, wzywa. Aber wir müssen zu ihm kommen. I my musimy do niego przyjść. Mit ihm sprechen. Z nim rozmawiać. Ich denke an einem Beispiel aus Apostelgeschichte. Chciałbym przytoczyć pewien przykład z Dziejów Apostolskich. Wenn der Saulus zu Bekehrung kam. W momencie, gdy nawrócił się Saul, in Apostelgeschichte 9, w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich, da beruf der Herr Ananias, to Pan powołał Ananiasza, czy wezwał Ananiasza, und sagt ihm, steh auf und geh. I powiedział mu, wstań i idź. Und der Ananias aber zuerst redet mit dem Herrn. I na początku Ananiasz rozmawia z Panem. Und sagt, Herr, das ist ein böser Mensch. I mówi do niego, Panie, przecież ten człowiek to jest zły człowiek, jest złym człowiekiem. So viel böse an den Heiligen gemacht. On przecież tyle złego uczynił świętym. Und vielleicht auch ich oder du bin ich nicht so schnell einverstanden, wenn der Herr mich beruft. I może też i ty i ja nie jesteśmy zgodni z tym, z tą myślą w momencie, gdy Pan nas do czegoś powołuje. Aber dann kann ich mit dem Herrn darüber sprechen. I mogę wtedy z Panem o tym rozmawiać. Und der Herr ist so gütig, das haben wir auch gesungen. A Pan jest dobrotliwy i myśmy też o tym śpiewali. Und hat sich geneigt zu dem Ananias. I on właśnie się skłonił, uniżył do Ananiasza. Und sagt, antwortet ihm. Geh doch hin zu ihm. Er ist mein auserwähltes Gefäß. I on mu powiedział, ty jednak idź do niego, bo to jest narzędzie wybrane przeze mnie. Und was tut der Ananias? I co czyni Ananiasz? Er geht. On idzie. War gehorsam. Był posłuszny. Und das war zum Segen. I to wszystko doprowadziło do błogosławieństwa. Also in diesen Beispielen hat der Herr direkt geredet. My w tym przykładzie mogliśmy zauważyć, że Pan bezpośrednio rozmawiał z Ananiaszem. Und wir sagen jetzt, ja, das war einfach. I może ktoś powie, tak, to wtedy to było proste. Der hat wirklich zu ihm gesprochen. Pan rzeczywiście z nim rozmawiał. Und er einfach ging. I on po prostu posłużył. Aber ich verstehe heute die Stimme des Herrn nicht. Ale ja dzisiaj to ja nie rozumiem głosu Bożego. Wir können nicht warten, dass der Herr heute persönlich kommt und anspricht uns mit eigener Stimme. Rzeczywiście tak jest, że dzisiaj nie możemy oczekiwać Pana, aby Pan się zjawił przy nas i zaczął do nas bezpośrednio rozmawiać. Aber mówić. Heute benutzt der Herr zum Beispiel einen anderen Bruder. Dzisiaj na przykład Pan powołuje czy wzywa jakiegoś brata, który nie mówi do mnie nigdy bezpośrednio, nie mówił, ty powinieneś to a to uczynić. Ale on mówi o jakiejś historii z jakiegoś obcego kraju. Ich verstehe jetzt. Der Herr spricht zu mir. I teraz słysząc te słowa rozumiem, że Pan mówi do mnie. Ich habe gerade diese Fähigkeit. Ja akurat mam taką zdolność. Und ich spüre das jetzt ganz besonders. Das ist Rede zu mir. Odczuwam, że to, co teraz jest mówione, jest to coś szczególnego, że to jest mowa skierowana do mnie. Und dann muss ich dem Herrn auf meinen Knien fragen. I wtedy muszę się Pana zapytać i to na kolanach. Herr, war das wirklich für mich gemeint? Panie, czy to rzeczywiście było do mnie, czy ty myślałeś o mnie? Der Herr ist treu. A Pan jest wierny. Er antwortet. I on odpowie nam. Aber das gilt auch für die kleinen Aufgaben. Ale to też dotyczy małych służb. Wenn ich das so sagen darf, jeśli w ogóle można tak powiedzieć. Aber vielleicht habe ich gerade von einem neuen Mensch in unserem Dorf gehört. Ale ja akurat słyszałem o pewnym człowieku w naszej wiosce. Und der braucht Hilfe. On potrzebował pomocy. Und
Ich denke jetzt vielleicht ihm das Evangelium zu sagen. I może teraz pomyślę, pójdę do niego i powiem mu, będę mu głosił Ewangelię. Und ich spüre das in meinem Herz. I odczuwam, że to serce mnie dotyka Panu mojego serca. Ich soll gehen. I powinienem tam pójść. Aber ich bin nicht bereit. Aber ich bin nicht bereit. Ale nie jestem gotowy. Und habe verschiedene Ausreden. I mam też różne wymówki niekiedy. Aber habe ich schon darüber mit meinem Herrn gesprochen? Ale czy rozmawiałem na ten temat z moim Panem? Wie Ananias das gemacht hat? Tak jak to uczynił Ananiasz. Herr, das ist doch ein Mensch, der viel Böses gemacht hat an den Gläubigen. Panie, to przecież jest zły człowiek, który już tak wiele zaszkodził wierzącym. Ich habe Angst. Boję się. Und so weiter. I tak dalej. Aber wir sollen gehorsam sein. Ale powinniśmy być posłuszni. Sie waren bei ihm. Oni byli z nim. Haben ihn gehört? Haben ihn gehört, was er geredet hat? Oni go słuchali, to wszystko, co on do nich mówił? Vielleicht viel gefragt? Może też i zadawali mu wiele pytań? Damit er sie aussende. Aby, żeby ich wysłać. Es war ganz klar, die Berufung war schon da. Było to jasne, powołanie nastąpiło. Jetzt sind sie bei ihm in seiner Gegenwart. Teraz oni są przy nim, blisko niego. Damit er sie aussende. A on też ich, mógł ich teraz wysłać. Und wir haben ein großes Nutzen von gerade von diesen Aposteln noch in dieser Zeit. I my możemy wiele korzystać, jeśli chodzi o ze służby tej apostolskiej w tamtym czasie, jeszcze dzisiaj. Wie dankbar sind wir. Jak wdzięcznymi możemy być, dass auch diese damals mit dem Herrn waren, że ci, którzy wtedy byli z Panem, und gingen, wenn sie es aussendete. I poszli jako ci wysłani. To trzecie miejsce. Mateusz 9. Mateusza 9 rozdziału. Wir haben auf Vers 35 gelesen. Myśmy czytali wiersz 35. Ja. Und da finden wir zuerst ein schönes Beispiel unseres Herrn. Tu widzimy piękny przykład, który dał nam Pan. Was er selbst gemacht hat. To, co on sam czynił. Drei Dinge in diesem Vers. Możemy tu widzieć trzy czynności jego. Lehrte. On uczył, predigte, kazał und heilte. I uzdrawiał. Das ist ein Beispiel für uns. To jest przykład dla nas. Er hat das auf eine vollkommene Weise gemacht. On oczywiście czynił to doskonale. Wir machen das oft sehr unweise. My czynimy to często nie właściwie. Und ein Grund dafür ist, dass wir zu wenig mit unserem Herrn sind. A powodem tego zawsze jest to, że nie jesteśmy blisko Pana. Wie viele Dinge sind in unserem Leben, die uns so stark beschäftigen. Jak wiele jest spraw w naszym życiu, którymi się tam mocno zajmujemy. Und wir müssen arbeiten. My oczywiście musimy chodzić do pracy. Wir sollen fleißig sein. Powinniśmy też być pilni w tej pracy. Und der Herr braucht fleißige Leute. I bo jest też tak, że Pan potrzebuje właśnie pilnych ludzi. Nicht faule. Nie leni. Und wenn wir finden einige Beispiele des Berufungs in Evangelien. Jeśli przyjrzymy się pewnym przykładom w Ewangelii które są związane z powołaniem, dann hat er immer fleißige Leute berufen. To Pan właśnie powoływał tych ludzi pilnych, die in einer Beruf waren oder standen. Którzy pracowali wtedy jeszcze w tym momencie. Und meistens ist das so, dass die dem Herrn dienen. A często jest tak, że ci, którzy służą Panu, eine eigene Arbeit haben, mają swoją własną pracę zawodową, aber dabei
dienen sie fleißig dem Herrn. Ale przy okazji, czy równocześnie, pilnie pracują dla Pana. Sind auch einige natürlich, die voll im Dienst für den Herrn stehen. Są też tacy, którzy całkowicie służą Panu. Aber wenn wir die Geschwister in verschiedenen Ländern beobachten. Ale kiedy przyglądamy się braterstwu w różnych braciom i siostrom w różnych krajach, dann finden wir viele fleißige Diener. To znajdujemy tam wielu sług, którzy są bardzo gorliwi i pilni, aber normal arbeiten. Ale pracują dalej zawodowo. Es ist auch ein Wort an die, die schon in Rente sind. To też jest słowo dla tych, którzy może są rencistami. Ich kenne einen Bruder in Ausland. Ja znam pewnego brata za granicą. Der gut mit den Leuten sprechen kann. Który bardzo dobrze potrafi zagadywać niewierzących ludzi. Und er ist schon in Rente. On już jest emerytem. Aber jetzt hat eine neue Beschäftigung gefunden. I teraz znalazł nowe zajęcie. Er fischt nicht die Leute, sondern die Fischen. Nochmal. Er fischt nicht die Leute, sondern die Fischen. Aha. On nie łowi ludzi, tylko rybaków. Nie. Ryby. Ryby. Aha, okej. Okay. Myślałem, że chodzi o zachęcanie tych rybaków do głoszenia Ewangelii, przepraszam. Er hat ein Hobby gefunden. Aha, okej. Okay. On miał kiedyś takie hobby. Jetzt hat ein Hobby gefunden. Teraz znalazł takie hobby, przepraszam. Und anstatt die Leute zu fischen, angelt die Fische. Aha, zamiast ludzi łowić, łowi ryby. Das ist schade. I to jest rzecz przykra. Ich sage nicht, dass das eine falsche Beschäftigung ist. Ja myślę, ja nie chcę powiedzieć przez to, że wędkowanie jest jakąś złą rzeczą. Das können auch wir tun. Możemy również i my sami to czy wykonywać. Aber wenn dann die ganze Zeit an dem Fluss sitze. Ale jeśli przez całymi godzinami siedzę nad rzeką. Aber der Herr hat mich eine Fähigkeit gegeben, mit den Leuten zu sprechen. A Pan dał mi takie uzdolnienia, żebym mógł zagadywać i rozmawiać z ludźmi. Das ist einfach schade. To jest wielka szkoda. Das ist nur ein Beispiel. To jest oczywiście jeden z przykładów. Aber wir sollen uns fragen, Herr, was willst du, dass ich tue? I my powinniśmy też pytać się, Panie, co chcesz, abym czynił? Wir müssen daran denken, dass alles Irdisches bleibt hier. My powinniśmy o tym myśleć, że to wszystko, co ziemskie, zostanie tu. Aber die menschliche Seelen, die sind unsterblich. Ale ludzkie dusze, te akurat są nieśmiertelne. Und wenn sie hier bleiben, jeśli one tu zostaną, dann sind sie Eigentum vom Teufel. To są one własnością diabła. Aber sie sollen mit uns nach oben gehen. A powinny one iść razem z nami do nieba. Góry. Und da sollen wir alle mithelfen. I my powinniśmy też im pomagać, takim pomagać. Du brauchst kein Evangelist zu sein. Tak, nie potrzebujesz być ewangelistą. Aber wenn du ganz einfach und in Demut ein Traktat einen Mitmenschen gibst. Ale jeśli tak po prostu w pokorze podarujesz komuś traktat ewangelizacyjny, dann hast du vielleicht eine Seele. To być może zdobędziesz duszę dla Pana. Pan tutaj głosił, kazał i leczył. On rzeczywiście wtedy uzdrawiał choroby ciała. Aber wenn wir in 12. Vers dieses Kapitels anschauen. Ale jeśli spojrzymy na ten rozdział, na 12. wiersz, da steht, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. To czytamy tam w 12. wierszu, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Und die Hauptgedanke ist, i tą zasadniczą myślą zawartą w tym wierszu jest ta, dem Herrn ging um die Seelen.
des Menschen. Że Pan chodził, aby pomagać duszom ludzkim. Er hat auch die Körper geheilt. On też leczył ciała. Aber in erster Reihe war er der beste Arzt. Ale w pierwszym rzędzie on był tym najlepszym lekarzem. Also er heilte auch. On też uzdrawiał. Und dazu sollen auch wir mitwirken. I dusze, i my też możemy w tym współdziałać. Wir können keinen Mensch bekehren. My nie potrafimy żadnego człowieka zmusić do nawrócenia. Aber wenn wir eine kleine Hilfe dazu sind, ale jeśli będziemy pomocą, aby do tego doszło, dann haben wir vielleicht eine Seele für die Ewigkeit gewinnen. To być może, żeśmy wiele przynieśli coś, co będzie miało znaczenie w wieczności. Vers 36. Wiersz 36. Als aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt. Kiedy Pan Jezus widział, zauważył cały ten lud, użalił się nad nim. Und das ist auch ein Zeichen des Dieners. I również to jest pewną cechą sługi. Er war ein vollkommener Diener. Pan Jezus był doskonałym sługą. Aber bist auch du und ich innerlich bewegt. Ale czy ty i ja jesteśmy wewnętrznie rozżaleni? Über eine Seele, die noch nicht bekehrt ist. Nad jedną chociażby duszą, która jeszcze nie jest uratowana. Oder ist uns das ganz egal. Albo nam to jest zupełnie obojętne. Und dann spricht der Herr zu den Jüngern. A potem Pan mówi do uczniów. Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Żniwo wprawdzie jest wielkie, ale robotników mało. Und da, das müssen wir bestätigen. I to rzeczywiście musimy potwierdzić. Wir sehen, dass wirklich so viel zu tun ist. My zauważamy to na pewno, że tak wiele jest do zrobienia. Wenn ich im Januar in Russland war, kiedy w styczniu byłem w Rosji, da bin ich mit den Geschwistern auch Moskau nach Czeboksary mit dem Auto gefahren. To jechaliśmy z wierzącymi z Moskwy do miejscowości Czeboksary. Etwa 800 kilometrów. 800 około kilometrów. Und da habe ich diese große Land gesehen. I mogłem patrzeć na ten wielki kraj. So viele Häuser. Tak wiele było tam domów. Und da habe ich mich unterwegs gefragt. I pytałem też po drodze sich selbst oder Geschwister? Sam siebie pytałem. Wer evangelisiert hier? Kto tu ewangelizuje? So viele Leute. Tak wiele ludzi. Und dann habe ich an dem Ort den Geschwistern gefragt. A potem pytałem w tej miejscowości, do której żeśmy przyjechali, wierzących. Und sie sagten, ich weiß es nicht. I oni powiedzieli, nie wiedzą. Vielleicht die Baptisten. Może Baptyści. Aber sie selbst wussten nicht. Ale oni sami nie wiedzieli nic na ten temat. Wenn ich zum Werner Lessmann fuhr voriges Jahr. Kiedy w zeszłym roku jechałem do brata Wernera Lessmana, da bin ich über Polen gefahren. On jest jak się to mówi, Prusy Wschodnie, Kaliningradzie. To jechałem przez Polskę. Und da habe ich das gesehen, dass euer Land auch sehr groß ist. To też widziałem, że wasz kraj jest bardzo wielki. Und da ist auch eine nötig so viele Arbeiter. I też jest to kraj, który potrzebuje wielu pracowników. Und was sollen wir jetzt tun? I co powinniśmy teraz czynić? Jetzt sagen wir, diese dort, diese dort. Powinniśmy powiedzieć, ten niech idzie tam, podzielić się ten tam. Nein. Nie, tak nie. Der Herr gibt uns den Rat selbst in den letzten Vers. Pan nam udzieli rady, to jest ostatni wiersz. Bittet nun den Herrn der Ernte. Proście więc Pana żniwa. Und das ist vielleicht eine Sache, die wir überhaupt nicht tun. Also, das ist eine Sache, die wir überhaupt nicht tun oder sehr wenig. To jest a właściwie może taka rzecz, o której w ogóle nie czynimy albo bardzo rzadko. In unseren persönlichen Gebeten. W naszych osobistych modlitwach. In Gebetsversammlungen. Również na zgromadzeniu. Und das ist doch so wichtig. Jest to bardzo ważne. Bitten dem Herrn, prosić Pana, dass er die Arbeiter aussende. Aby on wysłał swoich pracowników. Ich habe das auch nie gemacht. Ja też tego nie czyniłem.
Aber wenn ich mich mit diesen Stellen beschäftigte, ale kiedy się zajmowałem tym miejscem, seit dieser Zeit mache ich das jetzt in meinen persönlichen Gebeten. Od tego momentu modlę się właśnie o to w swoich osobistych modlitwach. Der Herr will das, dass wir ihn bitten. Pan to właśnie chce, żebyśmy Jego prosili. Wir kennen den anderen Bruder oder andere Schwester nicht so gut. My nie znamy samych siebie tak dokładnie, jak to Pan. Er kennt unsere Brüder und Schwestern. On zna naszych braci i nasze siostry. Ihre Fähigkeiten. On zna ich zdolności. Er weiß, zu welchem Dienst kann er sie aussenden. I on wie dokładnie, dla jakiej służby może kogo powołać. Und dann sagen wir, i wtedy mówimy, ich bin zu schwach. Jestem za słaby. Jetzt denke ich auf Gideon. Myślę teraz o Gedeonie. Richter 6. Sędziów 6 rozdział. Der Herr kam zu ihm. Pan przychodzi do niego. Und sagte ihm. Mówi mu do niego, przemawia. Geh in diese deine Kraft. Idź tam w swojej mocy. Habe ich dich nicht gesandt? Czy ja cię nie posłałem? Und was antwortet er? A co on odpowiada? Ich bin der ärmste unter meinen tausend. A on mówi, ja jestem ten najbiedniejszy spośród tych tysiąca. So klein ist unser Geschlecht. So klein ist unser Geschlecht. So klein. Takie małe jest to nasze plemię. Was soll ich tun? Co mogę zdziałać? Aber der Herr hat ihn ausgesandt. Ale Pan jednak jego wysłał. Und dann waren etwa 32.000 Kämpfer bei ihm. I potem było może 32 tysiące wojowników z nim. A Pan mówi do niego, tego jest za dużo. Ci, co mają strach, co się boją, niech idą do domu. I 20 tysięcy od razu poszło do domu. I około 10 tysięcy zostało. I dann war eine nächste Prüfung, ihr kennt das. A potem jeszcze były te następne próby, my je znamy. Sie sollen das Wasser trinken. Chodziło o picie wody. Und dann blieb nur 300. I pozostało tylko 300 osób. Für eine große Volksmenge von Midian. Naprzeciw tej wielkiej tłuszczy Midianitów. Aber der Gideon hat Sieg bekommen. Wtedy Gedeon myśli, cóż też z nimi mogę począć. Aber er hat sie besiegt. Ale on, mit diesen 300. Ale on właśnie pokonał tą armię z tymi 300. Aber vorher sagte, ich bin so schwach, der jüngste. Ale wcześniej mówi, jestem taki słaby, najmłodszy. Aber der Herr sagte, geh in diese deine Kraft. Ale Pan mówi, idź właśnie w tej swojej mocy. Habe ich dich nicht ausgesandt? Czy ja cię nie wysłałem? Vielleicht bist du eine junge Mädchen. Może jesteś młodą siostrą? Vielleicht erste Jahr in Berufsschule. Może pierwszy rok w szkole zawodowej? Und soll ich jetzt vor den anderen bekennen, dass ich eine Christin bin? I pytasz siebie samą, czy mam teraz przed swoimi rówieśnikami wyznać, że jestem własnością Pana Jezusa? Eine Mädchen bei uns hat das gemacht. Jedna dziewczynka u nas to tak właśnie postąpiła. Erste Tag, wenn sie in die Berufsschule kam. W pierwszy dzień, kiedy przyszła do szkoły, właśnie wyznała wszystkim. War sie ausgelacht? Była oczywiście wyśmiana. Mehrmals? Więcej razy, wielokrotnie. Aber nachher? Ale później? Der Herr hat Segen gegeben. Pan darował jej błogosławieństwo. Und sie hatte dann eine Autorität in der Klasse. I zdobyła sobie wielki autorytet pośród swoich rówieśników. Und die andere Mädchen schätzten sie sehr. I właśnie inne dziewczyny bardzo ją zaczęły doceniać. Und dann kamen auch viele zu ihr. I wiele też do niej przychodziło. Und haben an den lebendigen Gott gefragt. I pytało się o żywego Boga. Aber vielleicht sagst du, ich bin auch so schwach. Ale też może w tej chwili powiesz, ja też jestem taki słaby. Das kann ich nicht tun. Ja tego nie jestem w stanie uczynić.
Aber der Herr spricht zu dir wie zum Gideon. Ale Pan mówi do ciebie tak jak do Gedeona. Habe ich dich nicht ausgesandt? Czy nie wysłałem ciebie? Und dann konnte er ein großes Sieg haben. I on i możesz też może być świadkiem wielkiego zwycięstwa. Aber wir müssen den Herrn bitten. Ale też, ale właśnie powinniśmy, musimy Pana prosić. Herr, bitte, sende aus. Panie, Ty wyślij. Proszę Cię. Und wir kennen nicht, was in den nächsten Tagen geschieht oder passiert. My nie wiemy, co się wydarzy w następnych dniach. Aber der Herr sieht alles voraus. Ale Pan widzi wszystko już naprzód. Und er will mich und dich benutzen. I on chce ciebie i mnie użyć. Als eine Mutter bei den Kindern. Jako matkę wychowującą dzieci. Oder in der Klasse. Albo może kogoś, kto chodzi do szkoły i w klasie. In der Arbeit. W pracy. In der Versammlung. Może w zgromadzeniu. Und auch in den anderen Versammlungen kannst du dienen. Albo może w innych zgromadzeniach będziesz mógł służyć. Wir sehen oft an die Brüder, die uns das Wort bringen, besonders von Westen. My znamy często tą służbę braci, którzy też z zachodu wykonują. Und wir meinen, das ist schon ein großes Dienst. I myślimy, że to jest wielka służba. Und das ist auch so. I to tak rzeczywiście jest. Aber der Herr will uns auch in den kleinsten Diensten benutzen. Ale Pan może chce nas użyć w jakimś mniejszym zakresie. Und wir sollen gehorsam sein. I my powinniśmy być wtedy posłuszni. Und dann ist er verherrlicht. I wtedy On jest uwielbiony. Und wir sind gesegnet. A my jesteśmy błogosławieni.